Czyli w klozecie trzeba grzebać, sprzątać, jak nie umie mówić po polsku, bo wiesz, nie te akcenty, nie te akcenty. No nie lubią czerwonej gitary w Radiu Narodowym. Bez sensu, nie? Jest niezwykle ciężkie i w zasadzie tylko i wyłącznie dzięki jakimś przeciekom, czy jakiejś matce, tak zwanych środków łączności, czyli jeżeli gdzieś się uda zdemaskować miejsce na przykład, gdzie są przekazywane materiały pomiędzy łącznikiem a takim agentem, czy takim oficerem, no to wtedy istnieje jakaś szansa w ogóle wykrycia takiego człowieka. Natomiast ta sprawa była dla Brytyjczyków szczególna ze względu na to, że odkryto w zasadzie najpoważniejszych szpiegów po II wojnie światowej, no i nielegałów, co było zupełną nowością, bo do tej pory oni w zasadzie nie mieli okazji. I z jakimi karami te osoby musiały się liczyć? No i jakie kary spotkały te osoby, które zostały zdemaskowane? Także Gordon Lonsdale, czyli ten główny sowiecki nielegał, otrzymał wyrok 25 lat więzienia. Rzecz w tym, że wyszedł z więzienia po 2 latach, bo po prostu wymieniono go za innego szpiega ze służbami sowieckimi. Z kolei małżeństwo Peter i Helen Kroger, to były ich nazwiska takie przybrane, a w rzeczywistości Lona i Boris Cohenowie, to małżeństwo, które się tak wspomagało Lonsdale'a, oni otrzymali wyrok 20 lat więzienia, ale wyszli z więzienia w roku 69. Co ciekawe, wyszli jako rzekomo obywatele polscy. To znaczy KGB nakazało MSW, nakazało wywiadowi MSW zorganizowanie operacji wyciągnięcia ich z więzienia i brytyjskie MSZ było bombardowane w pewnym okresie różnego rodzaju pismami a propos tego, że to są polscy obywatele, że ciężkie warunki, w jakich odsiadują wyrok, mogą się odbić na ich zdrowiu i tak dalej. No i koniec końców doszło do wymiany i oni zostali odebrani przez konsula PRL-owskiego, który zawiózł ich na lotnisko. Są nawet zdjęcia, to jest oficer po prostu w stopniu wówczas podpułkownika. Oni przyjechali do Warszawy, ale z Warszawy pojechali do Moskwy, zostali odznaczeni bardzo wysokimi orderami, znaczy wysokimi nagrodami. Natomiast Harry Houghton, Ethelgi, czyli ci brytyjscy szpiedzy, no oni nie mogli tu liczyć za bardzo na takie wsparcie. I oni otrzymali niższe wyroki. Nie jestem pewien, kiedy dokładnie wyszli, ale wydaje mi się, że z 10 lat w więzieniu to spędzili. Także tak to mniej więcej wyglądało, czyli najwyższe wyroki dostali ci ludzie, którzy tak naprawdę organizowali tę działalność wywiadowczą. Z doktorem Witoldem Bagińskim rozmawiał Łukasz Sobolewski. Autopromocja. Przyjechali do nas z Poznania z testamentem Anny Wierskiej i ponad milionowym poparciem dawców szpiku kostnego. Dorota Raczkiewicz i Michał Filimon będą gościć w audycji Społeczeństwo Obywatelskie Reaktywacja 9 stycznia o godzinie 20.35. Maciej Woźniakiewicz, zapraszam. Autopromocja. Polskie Radio 24, minęła 21, czas na informacje dnia. Polska i kraje Grupy Wyszehradzkiej chcą zaproponować zmiany w unijnym rozporządzeniu dotyczącym m.in. zasad umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych. 3 młodych mężczyzn zatrzymanych w związku z atakiem na obywatela Indii we Wrocławiu. Co najmniej 18 osób zginęło, dziesiątki odniosły rany w eksplozji, do której doszło na północnym zachodzie Syrii. Maja Borkowska, zapraszam. Polska i kraje Grupy Wyszehradzkiej chcą zaproponować zmiany w unijnym rozporządzeniu Bruksela 2 bis dotyczącym m.in. zasad umieszczania dzieci odebranych rodzicom w rodzinach zastępczych. Poinformował o tym w TVP Info wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Propozycja ma być przedstawiona na spotkaniu ministrów sprawiedliwości krajów Unii Europejskiej pod koniec stycznia w Sofii. Zdaniem wiceministra Wójcika obecnie nie ma dobrego prawa, które reguluje przypadki odebrania dzieci i umieszczenia ich w rodzinie zastępczej. To powoduje na przykład, że polskie dzieci w Niemczech trafiają do rodzin niemieckich czy tureckich. Tymczasem najważniejsza jest tożsamość dziecka, mówi wiceminister Wójcik. Jeżeli tożsamość, to język, kultura, religia. Dziecko musi być polskie umieszczone w rodzinie, gdzie się mówi po polsku. O tej sprawie się mówi właściwie od wielu lat, bo nawet Konwencja Praw Dziecka ONZ-owska ma taki przepis, który mówi o tym, że musi być utrzymana w takich sytuacjach tożsamość dziecka, a prawo unijne właściwie ma potężną lukę i nie ma regulacji. Pod koniec stycznia odbędzie się Rada Unijnych Ministrów Sprawiedliwości. Podczas spotkania ma być przedstawiona propozycja zmiany prawa. Na stole leżą 3: polska, słowacka i węgierska.
Minister Wójcik zaproponował, by przygotować jedną wspólną. Dodał też, że powstaje polsko-niemiecka grupa robocza dotycząca problemu odbieranych dzieci. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. A więcej na ten temat niebawem w magazynie Północ-Południe. Trzech młodych mężczyzn zatrzymanych w związku z atakiem na obywatela Indii we Wrocławiu. Do incydentu doszło wczoraj wieczorem w centrum miasta. Według relacji świadków na przystanku tramwajowym doszło do sprzeczki i przepychanki. Jak relacjonuje Łukasz Dudkowiak z biura prasowego Dolnośląskiej Komendy Policji, jeden z przechodniów stanął w obronie atakowanego obcokrajowca, a ktoś inny zawiadomił policję. Mundurowi natychmiast zjawili się na miejscu i zatrzymali pijanych mężczyzn w wieku od 20 do 23 lat. Jeden z nich miał w wydychanym powietrzu ponad 2,5 promila alkoholu. Obywatel Indii nie został poszkodowany. Pomagający mu wrocławianin skorzystał z pomocy lekarskiej. Relacjonowała Elżbieta Osowicz z Radia Wrocław. Co najmniej 18 osób zginęło, a dziesiątki odniosły rany w eksplozji, do której doszło w syryjskim mieście Idlib na północnym zachodzie kraju. Wśród ofiar są cywile, podało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Londynie. Według organizacji wybuch nastąpił w siedzibie jednej z niewielkich frakcji rebeliantów w Idlibie. Jak pisze AFP, nieznane są szczegóły dotyczące przeprowadzenia ataku. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Służby ratownicze usiłują wyciągnąć rannych spod gruzów budynku i sąsiednich domów. W prowincji Idlib, którą w większości kontroluje dawna filia Al-Kaidy, w ostatnich tygodniach nasiliła się ofensywa wojsk reżimu Bashara al-Assada oraz milicji wspieranych przez Iran. Jej celem jest opanowanie kontrolowanych przez rebeliantów terenów w Idlibie. Rosyjska aktywność w 2017 roku w pobliżu przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich była większa niż rok wcześniej, podaje litewskie Ministerstwo Obrony. Od jutra Dania i Włochy przejmą od Amerykanów i Belgów zadanie strzeżenia nieba Bałtów. Myśliwce NATO stacjonują na Litwie i w Estonii w ramach misji Baltic Air Policing, gdyż kraje bałtyckie nie posiadają tego typu obrony powietrznej. Jak informuje agencja BNS, w ubiegłym roku myśliwce Sojuszu Północnoatlantyckiego musiały startować blisko 130 razy w celu rozpoznania i eskortowania rosyjskich samolotów przelatujących w pobliżu granic Litwy, Łotwy i Estonii nad Morzem Bałtyckim. To więcej niż rok wcześniej. W 2016 roku natowskie myśliwce wzbijały się 110 razy, natomiast w 2015 roku 160. Rosyjskie samoloty były przechwytywane, ponieważ nie przekazywały wymaganych kodów i planów lotu. Od jutra misję Baltic Air Policing od Amerykanów przejmą Duńczycy, których myśliwce F-16 przyleciały do bazy lotniczej w Szawlach w piątek. Natomiast Belgów w bazie w Amarii w Estonii zastąpią Włosi ze swoimi myśliwcami Eurofighter, którzy będą wspierać Duńczyków. Misja Danii i Włoch w krajach bałtyckich potrwa do końca kwietnia. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Misja Baltic Air Policing rozpoczęła się w 2004 roku, kiedy kraje bałtyckie przystąpiły do NATO. Liczba incydentów z udziałem rosyjskich samolotów naruszających przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich wzrosła w 2014 roku po aneksji Krymu przez Rosję. I jeszcze prognoza pogody. W nocy na północy i w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu więcej chmur i tam miejscami słaby śnieg, deszcz ze śniegiem, a na południowym wschodzie zima także deszcz i pogorzawka. Miejscami zwłaszcza idzie, na Mazowszu, Podlasiu i Polesiu mgły marznące, ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach od minus 8 do minus 3 stopni, jedynie na południu i wybrzeżu cieplej od minus 2 do 2. Końcu ta jutro zima więcej idzie, chmur, końcu tylko ta zima na krańcach idzie. Południowych i tam miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Termometry pokażą od minus 1 do 1 stopnia, jedynie na południu i wybrzeżu od 1 do 4. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 21:05. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Przed mikrofonem Maria Furdyna, zapraszam na wieczorne wydanie magazynu Północ-Południe, a w programie m.in. jeszcze przez kilkanaście minut można wysyłać SMS-y, aby pomóc rodzinom w Aleppo. Jeden z biskupów powiedział mi jedno bardzo ważne zdanie. Proszę, powiedz Polakom, że już dzisiaj, dzięki temu co robicie, wpisaliście się na karty historii Syrii. Polska chce unijnych zmian w zasadach umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych. Dziecko polskie, żeby było umieszczone w rodzinie zastępczej polskiej. Dziecko niemieckie w rodzinie zastępczej niemieckiej, tam gdzie się mówi po niemiecku. To jest bardzo ważne. W Berlinie początek sondażowych rozmów CDU, CSU i SPD w sprawie ewentualnej koalicji rządowej. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24.
W Teatrze Królewskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie powoli dobiega końca koncert charytatywny Rodzina Rodzinie Pomoc dla Aleppo. Wydarzenie pod patronatem Ministerstwa Kultury jest formą podziękowania wszystkim, którzy od kilkunastu miesięcy angażują się w program pomocy Syryjczykom w ramach akcji Rodzina Rodzinie, a jednocześnie formą zbiórki pieniędzy na tę pomoc. Do końca trwania transmisji koncertu w telewizyjnej Dwójce można wysłać SMS i wesprzeć w ten sposób program pomocy ofiarom konfliktu wojennego w Syrii, który prowadzi Caritas Polska. Do Polski z Aleppo wrócił ksiądz Marcin Schmidt, sekretarz generalny Caritas Polska. Na miejscu koordynował pomoc, której udziela charytatywna organizacja w ramach akcji Rodzina Rodzinie. Gość Polskiego Radia 24 powiedział, że w mieście sytuacja jest dramatyczna. Na ulicach ciągle trwają walki. Tam cały czas trwają regularne starcia. ISIS działa również, jeszcze jest bardzo aktywny i cały czas próbuje zdobyć kolejne pozycje bądź odbić pozycje, które miało wcześniej. To są regularnie żołnierze. Tym razem trwa walka o zachodnie Aleppo, o rejon, w którym znajduje się elektrownia, jedyna wielka elektrownia zasilająca całe miasto. Tam z kolei jest walka pomiędzy rebeliantami a wojskami regularnymi Asada. Miasto to co chwilę nie ma też prądu. Także sytuacja jest dramatyczna. Pomoc kierowana w ramach akcji Rodzina Rodzinie spotyka się na miejscu z wdzięcznością i żywą reakcją. Ta reakcja była bardzo emocjonalna i bardzo pozytywna. Przede wszystkim dziękowali nam nie tylko za pomoc materialną, ale to, co bardzo często mi podkreślali, za to, że w ogóle jesteśmy, za to, że ktoś o nich pamięta, za to, że ktoś naraża swoje życie, żeby być i pokazać im, że jesteśmy z nimi solidarni, że bardzo mało jest dzisiaj różnych organizacji humanitarnych czy pomocowych na miejscu. Wschodnie Aleppo ma ogromne obszary, na których nawet nie docierają te wielkie organizacje humanitarne jak UNHCR czy UNICEF. Ksiądz Marcin Schmidt podkreślił, że pomoc trafia również do muzułmańskich mieszkańców. Jedziemy tam i pracujemy również nie tylko wśród chrześcijan, ale pracujemy również wśród muzułmanów. I to było dla mnie piękne usłyszeć, że dziękują nam za taką postawę. Mało tego, usłyszałem od kilku muzułmanów, że teraz w ogóle rozumieją, o czym mówimy, jak mówimy o Jezusie czy o miłosierdziu. Sekretarz generalny Caritas Polska powiedział, że mieszkańcy udręczonego miasta oczekują pomocy właśnie na miejscu. Możemy zrozumieć w tej chwili, tak historycznie możemy zrozumieć właśnie Aleppo i mieszkańców Aleppo, którzy też chcą odbudować to miasto. To oznacza, chcą, żebyśmy udzielili im pomocy na miejscu. Chcą, żebyśmy wspomogli ich, aby odrodziło się to miasto, aby odrodziło się ich mieszkania, ich domy, ich kościoły, ich uniwersytety, ich szpitale. Jeden z biskupów powiedział mi jedno bardzo ważne zdanie. Proszę, powiedz Polakom, że już dzisiaj, dzięki temu, co robicie, wpisaliście się na karty historii Syrii. Program Rodzina Rodzinie zainaugurowano w październiku 2016 roku. Polega na objęciu wsparciem rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii przez rodziny, wspólnoty, środowiska czy firmy w Polsce, które zadeklarują 6-miesięczną pomoc dla konkretnej rodziny przez stronę www.rodzinarodzinie.caritas.pl. Serwis internetowy Caritas prezentuje krótkie opisy rodzin z informacją o ich kondycji materialnej. Darczyńca może objąć rodzinę wsparciem całościowym lub częściowym, w zależności od możliwości finansowych. W ramach akcji Caritas Polska przekazał potrzebującym pomoc o wartości 30 milionów złotych. Program będzie kontynuowany także w tym roku. A więcej o polskiej pomocy dla rodzin w Aleppo w publicystycznej części magazynu. Polskie Radio 24. Północ, południe. Polska przygotowała propozycję do rozporządzenia Brukseli regulującego kwestię umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych w krajach Unii Europejskiej. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik mówił w TVP Info, że propozycja ma zlikwidować lukę w prawie Unii. Obecnie każde państwo samo decyduje, do jakiej rodziny zastępczej ma trafić dziecko. Jak powiedział wiceminister, polski rząd chce to zmienić. My postulujemy, żeby w takich przypadkach była utrzymana tożsamość dziecka, a więc dziecko polskie, żeby było umieszczone w rodzinie zastępczej polskiej. Dziecko niemieckie w rodzinie zastępczej niemieckiej. Tam, gdzie się mówi po niemiecku. To jest bardzo ważne. Wiceminister Wójcik powiedział, że Polska prowadzi ofensywę dyplomatyczną w tej sprawie. Nasz kraj zaproponował, aby Grupa Wyszehradzka przedstawiła jedną wspólną propozycję. Decyzja ma zapaść jutro w Brukseli. Jeżeli tak by się stało, dojdzie do absolutnej reformy w tym zakresie w Unii Europejskiej. I to będzie wielki sukces Polski, wielki sukces Grupy Wyszehradzkiej.
Ostateczna decyzja w sprawie propozycji Grupy Wyszehradzkiej zapadnie 26 stycznia podczas posiedzenia Rady Ministrów Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Sofii. Michał Wójcik powiedział też, że powstaje polsko-niemiecka grupa robocza, która zajmie się sprawą umieszczania polskich dzieci w rodzinach zastępczych w Niemczech. Polski rząd wielokrotnie interweniował w sprawie dzieci odbieranych rodzicom przez niemiecki Jugendamt, jak choćby w przypadku odebrania rocznej córeczki polskim rodzicom Ilonie i Piotrowi Kwiatkowskim. I chociaż w Sąd w Hamburgu postanowił oddać rodzicom odebraną im siłą przez urzędników Jugendamtu roczną Marcelinkę. Jednak aby do tego doszło, musieli podpisać zgodę na współpracę z Jugendamtem. Jak dowiedziało się Polskie Radio, rodzice już wyrazili konieczną zgodę na to, aby Jugendamt pomagał rodzinie. My nigdy o taką pomoc nie prosiliśmy, powiedział w rozmowie z Polskim Radiem ojciec dziewczynki. Ciągle nie wiem, na czym będzie polegała ta pomoc, dodał. My swoimi to jedną tak nie robimy. O tą jedną najmłodszą to najbardziej swoim. Powiedział ojciec Marcelinki. Pomimo tego, że rodzice zgodzili się na współpracę, ich córka nadal znajduje się pod opieką Jugendamtu. Jej powrót zależy od dobrej woli niemieckich urzędników, gdyż Jugendamt jeszcze porozumienia zawartego przed sądem z rodzicami nie podpisał. Mamy nadzieję, że nasza córeczka wkrótce wróci do domu, powiedział Piotr Kwiatkowski. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. W październiku ubiegłego roku pod nieobecność rodziców dwie przedstawicielki Jugendamtu w nocy odebrały dziecko. Kilkumiesięczną dziewczynką opiekowała się wówczas babcia. Rodzice twierdzą, że nie było najmniejszych podstaw do interwencji. Ojciec w rozmowie z Polskim Radiem przyznaje, że do pozytywnej decyzji sądu przyczyniły się polskie służby dyplomatyczne, polskie media oraz Polskie Stowarzyszenie Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech. Polskie Radio 24. Południe. Dzisiaj Boże Narodzenie w Kościele Prawosławnym, które zgodnie z kalendarzem juliańskim przypada 13 dni po świętach w Kościele Rzymskokatolickim. W Warszawie do świątecznego obiadu zasiadło kilkudziesięciu grekokatolików z Ukrainy. Po raz pierwszy zaprosiła ich warszawska grupa... No ale to nie jest prawosławny grekokatolicki, to jest taki półprawosławny. Oni wierzą w papieża. Wierzą w Rzym, tak jak i cała Warszawa wierzy w papieża, a przez to w Jachwę nie wierzy, ani w Biblię, ani prawdy nie znają. No to co to mieszać? Wśród nas jest bardzo wielu Ukraińców. Zaczęliśmy się zastanawiać, czy wśród nich nie ma takich osób, które nie mogą wrócić do swoich domów na święta, które są samotne, których być może też nie stać na to, żeby wyprawić piękne święta w domu. Svetlana, wspaniały pomysł. Ja myślę, Ukraina i Polska to jest jak rodzina. Jestem związana z Polską, bo prababcia moja Polka. I matka wyszła za mnie za Poliana. Mam takie wrażenie, że to jest moje. Coś czuję się w rodzinie. Ojciec Piotr Kuszka, rozumiali proboszcz grecko-katolickiej parafii w Warszawie. Życzymy pokoju, pokoju serca. Bo jeżeli jest pokój w sercu, to łatwiej o pokój w całym państwie czy w całym kościele. Na Ukrainie jest straszliwa wojna, być może zapomniana jednak trochę w Polsce. Ukraiński winy! Na każdego z przybyłych czekało miejsce, wigilijne potrawy, świąteczny prezent, kolędy śpiewały po polsku, po ukraińsku. Polskie Radio 24. Północ, południe. Reżyserka filmu Twój Wincenty Dorota Kobiera z niecierpliwością oczekuje gali rozdania Złotych Globów. To już najbliższej tej nocy. W tym roku do tej nagrody w kategorii Najlepsza Animacja nominowany jest jej film, który zrealizowała wspólnie z Hugh Welchmanem. Twój Wincent to opowieść o tragicznej postaci Vincenta van Gogha. Obraz jest też próbą rozwikłania zagadki śmierci malarza. Film powstawał w dwóch etapach. Najpierw został zagrany przez aktorów, następnie każda z 65 tysięcy klatek filmowych została namalowana przez 125 malarzy z całego świata. Dorota Kobiela powiedziała, że będzie oglądać galę rozdania nagród z dreszczykiem emocji. Wiadomo, że zawsze się chce wygrać. Znaczy, my się tak nie nastawiamy ani na wygraną, ani na przegraną, bo to jest bez sensu w ogóle się na cokolwiek nastawiać. Trochę to jest jak zawody jest, a trochę też jest tak z amerykańską krytyką. Tak nieprzewidywalne są tam sytuacje, więc
Anusz Widelec się uda. Póki co we wszystkich nagrodach krytyków jesteśmy na drugim miejscu, co z jednej strony jest super, a z drugiej jest trochę denerwujące, bo tak blisko, a niestety w filmie nie ma srebrnego medalu. Dorota Kobiela podkreśla, że już sama nominacja do Złotego Globu jest wyjątkowym i niespodziewanym wyróżnieniem. Kiedy wymyślałam ten projekt, to byłaby to kompletna abstrakcja, gdy ktoś mi o tym powiedział. Także jest to super zaszczyt, ja się strasznie cieszę i ma to dla mnie ogromne znaczenie, że film jest doceniany przez krytykę. Po pierwsze, to znaczy coś wielkiego dla animacji w Polsce, że za pełnometrażowym filmem animowanym stoi kobieta. To też jest to bardzo wyjątkowa sytuacja, więc ja się z tego cieszę, bo może to jakieś przeciera ścieżki. No i jest to ważne też dla nas wszystkich malarzy, bo więcej niż połowa z nich to byli Polacy. Polsko-brytyjska produkcja konkuruje o Złoty Glob z filmami Coco, Dzieciak rządzi, The Breadwinner i Fernando. Na początku grudnia Twój Vincent otrzymał europejską nagrodę filmową w kategorii Najlepszy film animowany 2017 roku. Film też wygrał konkurs filmów animowanych w Szanghaju, a także zdobył nagrodę publiczności na najważniejszym festiwalu animacji we Francji. Polskie Radio 24. Południe. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński jest zdania, że Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków to rewolucyjna zmiana instytucjonalna w dziedzinie ochrony polskiego dziedzictwa. 1 stycznia weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Utworzono Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków jako państwowy fundusz celowy, przypomina minister Gliński. To jest poza budżetowe narzędzie wspierania ochrony zabytków, renowacji polskich zabytków. Poza budżetowe, bo to jest fundusz, który tworzy się z takich źródeł finansowania jak kary i opłaty. Podobnie jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, to samo chcemy zrobić w obszarze polskich zabytków. Zdaniem ministra Glińskiego w Polsce są ogromne potrzeby w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami. Zabytków jest w Polsce bardzo wiele warto jeszcze odbudować, bo przecież olbrzymie straty miały miejsce, jeżeli chodzi o zabytki średniowieczne, zamki chociażby. Także z tego Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków będziemy mogli finansować rewitalizację polskich miast, jak Łódź, Wałbrzych. Będzie to możliwe, jeżeli ten nasz fundusz zacznie być coraz bardziej zasobny, a mam nadzieję, że dzięki temu, że będziemy wprowadzać różnego typu pomysły zasilania tego funduszu, uda się to zrobić. Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków zasilany jest ze środków z administracyjnych kar pieniężnych orzekanych od 1 stycznia na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. A profesor Piotr Gliński wziął udział także w wielkim koncercie kolęd w miejscowości Dębę Wielkie na Mazowszu. Odbył się w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła, którego remont wspiera resort kultury. Minister Piotr Gliński podkreślał, że dbanie o sakralne zabytki Polski jest niezwykle ważnym zadaniem resortu kultury. Ja traktuję jako zwykły obowiązek to, że my wspierając polskie zabytki, wspieramy po prostu polskie kościoły, zwłaszcza te, które podlegają różnym niszczeniom. Akurat w parafii Dębę mamy do czynienia z zabytkiem szczególnym. To jest realizacja architektoniczna słynnego architekta Józefa Wikońskiego. Kościół, który jest w dość dobrym stanie, ale jednak tutaj była kwestia odwilgocenia, także renowacji elewacji, która zaczęła się sypać. Zabytkowy kościół świętych apostołów Piotra i Pawła został zbudowany w 1906 roku w stylu neogotyckim. Polskie Radio 24. Północ. Południe. Przed Ministerstwem Sprawiedliwości upamiętniono Jana Rodowicza pseudonim Anoda, żołnierza Szarych Szeregów i Armii Krajowej, który zmarł 7 stycznia 1949 roku w trakcie brutalnego śledztwa w siedzibie ówczesnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Podczas uroczystości wiceminister sprawiedliwości Marcin Warku podkreślał, że sprawcy śmierci Jana Rodowicza nie zostali ukarani. Ta rocznica tragicznej śmierci wielkiego bohatera to również kolejna nieukarana zbrodnia, a każda nieukarana zbrodnia komunistyczna jest podmyciem fundamentów sprawiedliwości przyszłych pokoleń. Gdy dziś mówimy o miarę sprawiedliwości, pamiętajmy również o tych najczarniejszych jego kartach. Cześć jego pamięci. W uroczystości wziął udział kolega Jana Rodowicza, żołnierz batalionu Zośka Jakub Nowakowski, pseudonim Tomek, który przypomniał m.in. okoliczności aresztowania Anody przez komunistów. Pomimo ujawnienia się i amnestii został aresztowany przez bezpiekę samą wigilię Bożego Narodzenia 1948 roku i uwięziony w tym gmachu.
dawnej siedzibie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie utracił życie. Jan Rodowicz, pseudonim Anoda, wsławił się m.in. udziałem w akcji pod Arsenałem, akcji Celestynów oraz Powstaniu Warszawskim. Po wojnie był członkiem zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Pod tablicą upamiętniającą Anodę przed gmachem Ministerstwa Sprawiedliwości złożono wieńce i kwiaty. Nie wszystkie polskie samorządy współpracują z Krajowym Zasobem Nieruchomości w sprawie gruntów na rozwój rządowego programu Mieszkanie Plus. Chodzi o działki należące do Skarbu Państwa, których podmiotami władającymi są starostwa lub miasta na prawach powiatu. Informacje o takich działkach samorządy miały przekazać do Krajowego Zasobu Nieruchomości do połowy grudnia. O konieczności przesłania informacji o gruntach mówi ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która weszła w życie we wrześniu. Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski informuje, że część władz samorządowych nie wywiązała się z tego obowiązku, za co zostaną nałożone kary. 199 samorządów na poziomie starostw informacji o nieruchomościach Skarbu Państwa w ogóle nam nie przekazała. Co jest dziwne, pod koniec roku zwracałem się z prośbą do wojewodów o zweryfikowanie tej informacji i zgodnie z zapisami ustawy o nałożenie stosownych sankcji mobilizujących. To jest 500 zł za każdy dzień zwłoki. Ja przypomnę, od 13 grudnia ten termin już upłynął. Krajowy Zasób Nieruchomości otrzymał już pierwsze listy nieruchomości od spółek Skarbu Państwa, m.in. Poczty Polskiej oraz PKP S.A. Polskie Radio 24. Północ, południe. W magazynie Czas na informacje z zagranicy. W Berlinie w południe rozpoczęły się sondażowe rozmowy między CDU, CSU i SPD, które mają dać odpowiedź na pytanie, czy strony przystąpią do negocjacji koalicyjnych. Media podkreślają, że rozmowy odbywają się pod dużą presją czasu. Przedstawiciele wszystkich partii zapewniają, że przystępują do rozmów z nadzieją. Waldemar Maszewski. Szefowa HDK-ów, kanclerz Angela Merkel, tuż przed rozpoczęciem sondażowych rozmów zapewniła, że głównym celem CDU jest stworzenie warunków do utworzenia stabilnego rządu. Jestem przekonana, że nam się uda, powiedziała Merkel i podkreśliła, że ma świadomość tego, jaki ogrom pracy jest do wykonania. Także przewodniczący SPD Martin Schulz zdaje sobie sprawę z obecnej trudnej sytuacji politycznej. Rozpoczynamy dziś rozmowy, które mają kluczowe znaczenie, powiedział Schulz i dodał, nie wyznaczamy żadnej czerwonej linii, ale chcemy wprowadzić możliwie dużo czerwonej polityki w Niemczech. Spotyka się 39 przedstawicieli CDU, CSU oraz SPD, po 13 z każdej partii. Rozmowy będą się odbywały w dwóch grupach tematycznych. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Rozmowy sondażowe mają zakończyć się w piątek i wtedy ma zapaść decyzja, czy będą prowadzone konkretne negocjacje. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w wywiadzie dla belgijskiego nadawcy radiowo-telewizyjnego RTBF wypowiedział się przeciwko zabieraniu funduszy z budżetu Unii Europejskiej państwom Europy Środkowej, w tym Polsce, które odmówiły przyjęcia uchodźców. Wywiad ma zostać wyemitowany w nadchodzącym tygodniu. Uważam, że wykorzystywanie sankcji budżetowych przeciwko krajom sprzeciwiającym się przyjmowaniu uchodźców i jest z założenia złym środkiem, oświadczył Juncker. Za uzależnieniem wysokości unijnych środków od zgody na przyjmowanie uchodźców wypowiadają się niektórzy politycy europejscy. Na ostatnio mówił o tym były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, szef niemieckiej SPD Martin Schulz. W grudniu Komisja Europejska zdecydowała o zaskarżeniu Polski, Czech i Węgier do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z odmową relokacji uchodźców. Na rozstrzygnięcie w tej sprawie trzeba będzie poczekać kilkanaście miesięcy. Szwedzka policja potwierdziła, że jest jedna ofiara śmiertelna wybuchu w Sztokholmie. Około 60-letni mężczyzna zmarł w szpitalu w wyniku ran odniesionych podczas eksplozji. Doszło do niej przed południem przy jednej z naziemnych stacji metra. Druga z ofiar, 45-letnia kobieta, została lekko ranna. Przemysław Gołyński. Policja wyklucza, by zdarzenie było wynikiem zamachu terrorystycznego. Tuż po godzinie 11 mężczyzna przejeżdżający rowerem obok stacji metra w Ormegård zatrzymał się i podniósł z ziemi nieznany przedmiot. Wkrótce po tym nastąpił potężny wybuch, w wyniku którego zarówno mężczyzna, jak i towarzysząca mu kobieta zostali ranni. Wiele wskazuje na to, że zdarzenie nie było skierowane wobec konkretnej osoby lub osób, powiedział szwedzkiemu radiu rzecznik stołecznej policji Sven Erik Olsson. Według źródeł, na które powołuje się gazeta Aftonbladet, przedmiotem, który spowodował eksplozję, był ręczny granat. Jednak tych informacji na razie nie potwierdzają służby. Policja prowadzi śledztwo w kierunku zniszczenia mienia i zabójstwa. Przemysław Gołyński, Polskie Radio.
Dzisiaj, a nie w sobotę jak w Polsce, orszaki trzech króli przeszły w polskich parafiach na Wyspach Brytyjskich. W tamtejszym kościele katolickim dzień ten oficjalnie świętuje się w najbliższą niedzielę po 6 stycznia. Jeden z największych orszaków odbył się balam w południowym Londynie. Zapraszamy po kolory! Ksiądz Karol Marciuk, wikariusz do balu. No wiadomo, że te tradycje różnopolskie jakby zanikają. W Polsce to się odradza bardzo mocno, także my tu też chcemy to kultywować na nowo. Na Wyspach akurat jest to obchodzone zawsze w niedzielę. Nie jest to tak kultywowane jak w Polsce, że tylko zawsze chodzimy do kościoła, uczestniczymy w tym. Wiktoria, to jest święto trzech króli i do kościoła chodzimy, bo żeby ocenić to, że są święta i Jezus się z święta urodził. A zachowasz sobie tę piękną koronę na pamiątkę? Tak. Z uczestnikami orszaku rozmawiał nasz korespondent Adam Dąbrowski. Szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej zaproponował, by okres, w którym Ukraina stanowiła część Związku Radzieckiego, uznać oficjalnie za okres okupacji. W wywiadzie dla ukraińskiej telewizji Wołodymyr Wiatrowicz podkreślił, że proces uświadomienia obywateli kraju co do historycznych korzeni obecnego państwa uważa za zadanie priorytetowe. Ja proponuję, żeby to duże wyzwanie, by wyjaśnić społeczeństwu prawne następstwo dzisiejszej Ukrainy i Ukraińskiej Republiki Ludowej. Prowokuje to również pytanie o charakter okresu radzieckiego. Coraz częściej na politycznym gruncie wybrzmiewają tezy od dawna istniejące na gruncie historycznym. To była radziecka okupacja. Ukraińska Republika Ludowa powstała w 1917 roku, w styczniu 18 roku proklamowała niepodległość pod faktycznym protektoratem państw centralnych. Pod koniec 20 roku jej armia została rozbita przez bolszewików, a polityczne przywództwo zmuszone do emigracji. W 1991 roku Ukraina odzyskała niepodległość. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Reklama. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie. Bruksela stawia na autobusy elektryczne, a część już zamówiła w Polsce. Minister transportu stolicy Belgii zapowiedział elektryfikację całej floty autobusowej do 2030 roku. Udział w ambitnych planach dotyczących elektromobilności ma wziąć także polski producent Solaris. Spółka odpowiedzialna za transport publiczny w Brukseli poinformowała niedawno, że kupi 25 przegubowych autobusów elektrycznych z Polski. Wraz z całą infrastrukturą, czyli ładowarkami i stacjami transformatorowymi, pierwsze autobusy mają pojawić się na brukselskich drogach w przyszłym roku. Wcześniej spółka zarządzająca transportem publicznym w belgijskiej stolicy zamówiła 7 autobusów elektrycznych o mniejszej mocy, także z polskiej firmy Solaris. W czerwcu natomiast podpisała kontrakt na dostawę 5 elektrycznych mikrobusów Bluebus z Francji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z Warszawy na 34. Światowe Dni Młodzieży w Panamie wybiera się ponad 200 młodych ludzi na nieco ponad rok. Do tego wydarzenia w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Ursusie rozpoczęli przygotowania. Mszę odprawił dla nich biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Rafał Markowski. Modliliśmy się za organizatorów, uczestników i rodziny, które będą nas gościć w Panamie, mówi ksiądz Tomasz Zaperty, który w archidiecezji warszawskiej odpowiada za przygotowania do najbliższych Światowych Dni Młodzieży. Celem tego niedzielnego spotkania jest przede wszystkim poznanie tej młodzieży, jak również stworzenie w miarę możliwości z niej wspólnoty. Młodzież nie modna, od razu się stare malutkie rodzą, wiesz. Tak się nauczyli kombinować, bo oni wcale o tym nie myślą. Jak tak mówią, jest młodzież, młodzież. Dawno młodzież jest nie modna. Staro malutki. Reżyserka filmu Twój Wincent, Dorota Kobiela, z niecierpliwością czeka na nocną galę rozdania Złotych Globów. W tym roku do tej nagrody w kategorii Najlepsza animacja nominowany jest jej film, który zrealizowała wspólnie z Hugh Welchmanem. Twój Wincent to opowieść o tragicznej postaci Vincenta Van Gogha, który jest też próbą rozwikłania zagadki śmierci malarza. Film powstawał w dwóch etapach. Najpierw został zagrany przez aktorów, następnie każda z 65 tysięcy klatek filmowych została namalowana przez 125 malarzy z całego świata. Dorota Kobiela będzie oglądać galę rozdania nagród z dreszczykiem emocji. Wiadomo, że zawsze się chce wygrać. Trochę to jest jak zawody jest, a trochę też jest tak z amerykańską krytyką. Jest tak nieprzewidywalne są tam sytuacje, więc Anusz Widelec krytyką się mówimy. Uda. Reżyserka podkreśla, krytyką mówimy, krytyką, nie krytyką, tylko krytyką.
Ładnie po polsku, ładnie po polsku. I już. To znaczy coś wielkiego dla animacji w Polsce, że za pełnometrażowym filmem animowanym stoi kobieta, to też jest to bardzo wyjątkowa sytuacja, więc ja się z tego cieszę, bo może to jakieś przeciera ścieżki. No i jest to ważne też dla naszych wszystkich malarzy, bo więcej niż połowa z nich to byli Polacy. Także jeśli chodzi o naszych malarzy i naszą całą ekipę, no to na pewno oni włożyli w to kawał życia i serca. No i na pewno gdzieś tam jest ukoronowaniem naszej pracy. Na początku grudnia twój Wincent otrzymał Europejską Nagrodę Filmową w kategorii Najlepszy Film Animowany 2017 roku. Witold Banach, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Przed mikrofonem Dariusz Mateja, Sport w PR24. Polscy wyżwiazy szybcy zakończyli Mistrzostwa Europy w rosyjskiej Kołomnej dwoma brązowymi medalami. Na podium stanęły dziś nasze męskie sztafety Jan Szymański, Adrian Wielgat, Zbigniew Brudka oraz sprinterzy Artur Nogal, Piotr Michalski i Sebastian Kłosiński. 0,03 sekundy zabrakło do podium naszej kobiecej sztafecie, a piąty w wyścigu masowym był Marcin Bachanek. Siatkarze plażowi Bartosz Łosiach i Piotr Kartor zajęli drugie miejsce w halowym turnieju World Tour w Hadze. Polacy w finale przegrali z Łotyszami Plawinsem i Toczem 0-2. Męska reprezentacja Polski w piłce ręcznej przegrała w towarzyskim turnieju w Hiszpanii z gospodarzami zawodów 22-37. Wcześniej Polacy przegrali z Argentyną i pokonali Białorusinów, a 12 stycznia rozpoczyna się turniej prekwalifikacyjny do Mistrzostw Świata. Polacy zagrają z Kosowem, Cyprem i gospodarzami turnieju Portugalią. Jakub Przygoński zajął 16 miejsce w rywalizacji załóg samochodowych na drugim etapie rajdu Dakar. Zwyciężył Francuz Cyril Depré. Przyczyną dalszego miejsca naszego kierowcy były kłopoty zdrowotne pilota Belga Toma Kolsula. Po prostu miał chorobę lokomocyjną i no nie był w stanie panować nad sobą i przez to nie był w stanie też panować nad nawigacją, bo walczył po prostu samo przetrwanie, więc dzisiaj było ciężko dla niego bardzo. Straciliśmy przez to dużo czasu. No najważniejsze, żeby Tom się zregenerował, żeby już na następnych odcinkach czuł się dobrze, no bo w takim tempie, no to on się wykończy po prostu. A w klasyfikacji generalnej Przygoński zajmuje 13 miejsce ze stratą ponad 26 minut do liderującego Cyrila Depré. Polskie biatlonistki zajęły 8 miejsce w biegu sztafetowym w Oberhofie, zaliczanym do klasyfikacji Pucharu Świata. Krystyna Guzik podkreśliła, że duży wpływ na końcową klasyfikację miała mgła, która bardzo utrudniała strzelanie. Nie widać czarnych krążków, nie widać tarć, jest wszystko za mgłą, no i po prostu no, ciężko zgrać dobrze przyrządy, żeby jednak te strzały wchodziły, bo trzeba strzelać na tak zwanego czuja. A najlepszego tak zwanego czuja miały dziś Francuzki, które na mecie wyprzedziły Niemki. Wśród mężczyzn zwyciężyli Szwedzi. Nasza męska sztafeta została zdublowana i sklasyfikowano ją na 23 pozycji. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 21:36. Północ, południe. Radia 24. Rozpoczynamy część publicystyczną magazynu. W Warszawie zakończył się już charytatywny koncert Rodzina Rodzinie, Pomoc dla Aleppo. A gościem Polskiego Radia 24 był dziś ksiądz Marcin Schmidt, sekretarz generalny Caritas Polska, który właśnie wrócił z Aleppo, gdzie zajmował się rozdzielaniem pomocy z programu Rodzina Rodzinie. Z gościem rozmawiał Mateusz Maranowski. Ksiądz właśnie wrócił z Syrii, bo chcieliśmy oczywiście porozmawiać o sytuacji humanitarnej w Aleppo. Moje pierwsze pytanie to jest, czy Aleppo to jest miasto pozostawione same sobie, bo jest, narasta bardzo wiele różnych rzeczy, że nie jest może tak źle, albo jest wręcz bardzo tragicznie. To czy prawda leży po środku, czy raczej w kierunku jednego albo drugiego? To bardzo dobre pytanie. Cieszę się, że pan je zadaje, bo rzeczywiście z jednej strony już od kilku miesięcy otrzymujemy informację, że zakończył się konflikt wojenny, że już po zdobyciu Raki koniec ISIS, że koniec w ogóle kalifatu i w ogóle... Wojna skończona. Wojna skończona, życie wraca do normalności i powiem to od razu bardzo mocno, absolutnie nieprawda. To jest wielkie kłamstwo, również wielkie kłamstwo dziennikarskie, wielki fake news, który jest rozprzestrzeniany w właśnie wiadomościach różnego rodzaju. Tam cały czas trwają regularne starcia. Tam cały czas Syria podzielona jest na takie plamy, że tak powiem, które są pod kontrolą różnych organizacji, również organizacji terrorystycznych.
ISIS działa również, jeszcze jest bardzo aktywny i cały czas próbuje zdobyć kolejne pozycje, bądź odbić pozycje, które miało wcześniej, czy to w okolicach Iblitu, czy w okolicach Hasaki, czy w okolicach samego Damaszku. To są regularni żołnierze. To są regularni żołnierze. Pamiętajmy o tym, że cały czas trwa również walka o Aleppo. Tym razem trwa walka o zachodnie Aleppo, o rejon, w którym znajduje się elektrownia, jedyna wielka elektrownia zasilająca całe miasto. Tam z kolei jest walka pomiędzy rebeliantami, a wojskami regularnymi Asada. Także rzeczywiście poprzez to na przykład miasto to co chwilę nie ma też prądu. Także sytuacja jest dramatyczna. Proszę sobie też wyobrazić, my trudno nam to zobrazować w ogóle, że Aleppo jako symbol tego wielkiego zniszczenia, no Aleppo mieszkało 5 milionów ludzi przed wojną, także Aleppo to przede wszystkim potęga gospodarcza dla całej Syrii i nie tylko, również dla regionu Bliskiego Wschodu. Tam produkowano 70% produktu krajowego brutto było produkowane właśnie w Aleppo i w strefie przemysłowej Aleppo, strefie przemysłowej notabene, która została rozkradziona przez wojska tureckie, absolutnie rozkradziona. Czyli zniszczenie tego miasta powoduje po prostu ruinę całego państwa? Absolutnie tak. To jest miasto w ruinach i państwo w ruinach, także bo też nie chciałem, żebyśmy zalepolizowali problem Syrii, ponieważ rzeczywiście te zniszczenia są wszędzie. Przez całą trasę dojazdową z Bejrutu do Aleppo możemy oglądać. O to właśnie chciałem księdza zapytać, bo jak się dostać w ogóle do Aleppo? Bo to jest ciekawa historia, bo no nie pójdziemy sobie na lotnisko Chopina i poproszę bilet do Aleppo. Nie ma takiej możliwości, ponieważ nie są czynne lotniska w Syrii. Rzeczywiście trzeba dostać się przede wszystkim do Bejrutu, bądź też do Turcji, jednakże organizacje humanitarne używają szlaku przez Liban i później od Bejrutu to już jest wielka przygoda, ponieważ trzeba zamówić specjalną taksówkę, tak to nazwijmy, która przyjeżdża właśnie z Syrii, która może wjechać tylko do... Ale co to jest za pojazd, skoro rozmawiamy się z taksówką? Taką specjalną taksówką, tak, to są właśnie osoby, kierowcy, którzy swoimi pojazdami za sporą opłatą, ponieważ narażają również swoje bezpieczeństwo, godzą się na to, żeby przewieźć zagranicznych obywateli do Aleppo. Chociaż proszę sobie wyobrazić, że ten przejazd wygląda następująco. Wsiada się w ten samochód, trzeba wsiąść w nocy około drugiej lub między drugą a trzecią w nocy. Dlaczego? Dlatego, żeby dojechać do takiej drogi prowadzącej dzisiaj przez Syrię od granicy, od Al-Budzije do Aleppo, która może być w nocy minowana przez rebeliantów, dlatego trzeba pojawiać się na początku tej drogi około godziny 6-7 rana, po to, żeby wojsko mogło sprawdzać, czy droga nie została zaminowana w nocy, dopiero później można przejeżdżać przez tą drogę. I również najgorszym, chyba takim najbardziej uciążliwym elementem jest fakt, że na trasie między Bejrutem a Aleppo dzisiaj jest dokładnie 27 checkpointów. 27 checkpointów, 27 razy kontrola. 27 razy trzeba, że tak powiem, witać się z żołnierzami, z wkładką, jak to nazwaliśmy ostatnio, jadąc właśnie z waszym kolegą, redaktorem Michałem Żakowskim właśnie do Aleppo. Z jakimi największymi problemami zmagają się? Ciężko powiedzieć, czy mogę nazwać to mieszkańcami Aleppo, bo wydaje mi się, że z mieszkaniem to może mieć niewiele wspólnego. Coś, co my nazywamy mieszkaniem gdzieś. No tak, rzeczywiście bardzo trafne pytanie i szczerze mówiąc ciężko mi nie odpowiedzieć, ponieważ trudno mi zdefiniować ruiny, w których mieszkają ci ludzie jako mieszkanie. Trudno mi zdefiniować również miejsca, które są dla tych ludzi obce, ponieważ oni muszą się przenosić nawet w obrębie samego miasta. Muszą się przenosić z jednej części. Czyli jest jakieś zagrożenie, zabieramy wszystko, co mamy, co możemy wziąć w dłonie i przenosimy się gdzieś. Jeżeli mogli cokolwiek zabrać, ponieważ pamiętajmy o tym, że część miasta, część wschodniego Aleppo została, że tak powiem, był przygotowany atak z zaskoczenia. Ludzie nie mieli czasu nawet, żeby cokolwiek zabrać i teraz setki tysięcy osób musiały się przenieść do części bezpiecznej miasta pod kontrolą. Bez niczego. Bez niczego, absolutnie bez niczego. I teraz to jest taka tułaczka dzisiaj w poszukiwaniu mieszkań, w poszukiwaniu jakiegoś lokum mieszkaniowego. A z drugiej strony, teraz kiedy już jest bardziej stabilna sytuacja z punktu widzenia samego działania wojennego we wschodniej części Aleppo, wracają tam ludzie. I wracają do swoich właśnie, jak to teraz nazwać, domów, mieszkań, bo to są ruiny. Naprawdę 80 nawet do 90% wschodniego Aleppo leży w ruinach, ale to, co najbardziej jest przejmujące, że w tych ruinach mieszkają ludzie.
To jest naprawdę widok nie do opisania. Ja nie no ale muszą gdzieś mieszkać. W ogóle komu tego przekazać. Często słyszę nawet na Facebooku w jakieś wpisy, że no nie przesadzajcie, bo jak mogą ludzie mieszkać w ruinach, to zapraszamy naprawdę i trzeba zobaczyć, że tam tysiące rodzin mieszkają w tych pozostałościach swoich mieszkań, swojego życia. To są niesamowite sceny. Proszę sobie wyobrazić jedną ze scen, która mnie najbardziej doprowadziła do takiego stanu emocjonalnego bardzo niedobrego, z tego względu, że przechodziliśmy z wolontariuszami pracującymi w tym obszarze. Bardzo w ogóle jest mało organizacji pomocowych, które tam pracują. I widzieliśmy, że na gruzowisku jednego domu, na rumowisku jednego domu bawiła się grupa dzieci. W tym momencie podbiega ich starszy brat, krzyczy, wymachuje rękoma. Bardzo groźnie wygląda ta sytuacja. No. I on nam tłumaczy, że oni bawią się na ruinach tego domu. I raz, że jest to bardzo niebezpieczne ze względu na stan i może to się obsunąć. Dwa, że tam są różne wybuchy i bardzo często jeszcze teraz właśnie ludzie, którzy próbują coś wydobyć z ruin tych domów, jeżeli jest taka możliwość, niestety cierpią również poprzez fakt, że wybuchają te niewybuchy, a nie wypały. A trzecia sprawa, która mnie naprawdę zmroziła, to fakt, że w rumowisku tego domu znajdowały się ciała członków rodziny tych dzieciaków. Czyli te dzieci bawiły się, możemy powiedzieć, na rumowisku swojego domu, który jest jednocześnie był grobem dla ich rodziny. Aż nie mogę sobie uświadomić i zadać następnego pytania, bo już się boję, co mogę usłyszeć tak naprawdę, ale spróbuję. Bo my sobie oczywiście wyobrażamy właśnie domy, bloki, konserwatorów różne osoby, które dbają o nasze bezpieczeństwo. Tam absolutnie tego nie ma. I tak samo my się leczymy w różnych warunkach szpitalnych, ale w porównaniu do tego, co się dzieje tak naprawdę, jeżeli chodzi o sprawy medyczne w Aleppo, to my się powinniśmy cieszyć i całować, że tak powiem, po rękach każdego, kto nam pomaga. Rzeczywiście po powrocie z Aleppo, jak się ląduje już na Okęciu, to ma się ochotę naprawdę pocałować ziemię, także ma się ochotę pocałować płytę lotniska, bo tylko wtedy można sobie zdać sprawę, jakie mamy szczęście, w jakim szczęśliwym i dobrym kraju żyjemy. W sensie takim, że rzeczywiście, proszę sobie wyobrazić, wojna w Aleppo trwa cały czas od 6 lat. Ten naród jest totalnie wykończony, wycieńczony tą wojną. Także przez 6 lat nadal nie ma regularnej dostawy prądu, nie ma regularnej dostawy wody. W tych dzielnicach najbardziej zniszczonych, wschodnim Aleppo, i to nie jest dzielnica na zasadzie, gdzie mieszka parę tysięcy osób, tam mieszkało setki tysięcy osób. To są dzielnice, które obejmowały obszar, na którym zamieszkowało około nawet do 2,5 miliona ludzi, czyli tak naprawdę połowa Aleppo. I proszę teraz wyobrazić, że ci ludzie teraz w tych rumowiskach wracają do nich, próbują cokolwiek wydobyć i tam mieszkają. Nadal oni w ogóle nie mają dostawy żadnego prądu. Nie ma kanalizacji, nie ma wody, nie ma sklepów. Działają tylko dwie piekarnie w Aleppo dzisiaj. Także to trudny jest w ogóle dostęp do żywności. Nie ma tej żywności, ponieważ również tereny zostały w okolicach Aleppo zniszczone. A w jaki sposób mieszkańcy, w cudzysłowie, to na cały czas będę mówił, mieszkańcy Aleppo reagowali na waszą obecność? Ta reakcja była bardzo emocjonalna i bardzo pozytywna. Przede wszystkim dziękowali nam nie tylko za pomoc materialną, ale to, co bardzo często mi podkreślali, za to, że w ogóle jesteśmy, za to, że ktoś o nich pamięta, za to, że ktoś naraża swoje życie, żeby być i pokazać im, że jesteśmy z nimi solidarni, że o nich pamiętamy i konkretnie, tak fizycznie odczuć, że rzeczywiście jesteśmy koło nich blisko. I o tym mówili mi bardzo często również też biskupi tych 9 kościołów chrześcijańskich, 9 dominacji współżyjących razem dzisiaj na przestrzeni Aleppo, że oni dziękują bardzo Polsce, ponieważ naprawdę czują tę obecność, także poprzez pomoc, którą regularnie wysyłamy, ale poprzez fakt właśnie, że my tam jesteśmy, że jesteśmy obecni. Bardzo mało jest dzisiaj różnych organizacji humanitarnych czy pomocowych na miejscu. Wschodnie Aleppo ma ogromne obszary, na których nawet nie docierają te wielkie organizacje humanitarne jak UNHCR czy UNICEF. Także rzeczywiście dla nich taka obecność jest czymś wyjątkowym. Proszę sobie też wyobrazić, że my jako Caritas Polska, czyli przyjeżdżamy z posługą również naszą konkretną misją Caritas Polska, to przecież jesteśmy głosem i rękoma Konferencji Episkopatu Polski. Jedziemy tam i pracujemy również nie tylko wśród chrześcijan, ale pracujemy również wśród muzułmanów. I to było dla mnie piękne
było słyszeć, że dziękują nam za taką postawę. Mało tego, usłyszałem od kilku muzułmanów, że teraz w ogóle rozumieją, na o czym mówimy, jak mówimy o Jezusie czy o miłosierdziu. Teraz mogą zrozumieć to w praktyce. To było w takim razie namacalne. Można spotkać Jezusa w każdej osobie, a tam na pewno to wybrzmiało. Chciałem jeszcze zapytać o kwestię tego, jakie problemy, bo trochę zacząłem o tym szpitalu, w jaki sposób radzą sobie, też radzą, w duży cudzysłów bym prosił ten czasownik wziąć, jak radzą sobie właśnie z chorobami osoby, które tam przebywają? Tak, to bardzo rzeczywiście pilna kwestia do rozwiązania, do próbowania pomocy. Przede wszystkim wiele szpitalów zostało zniszczonych poprzez działania wojenne. I teraz tak, szpitale, które dzisiaj są czynne, znajdują się w tej części centralnej Aleppo, która jest pod ochroną wojsk Baszara i rzeczywiście one próbują funkcjonować. Natomiast cały obszar wschodniego Aleppo, gdzie dzisiaj żyją ci ludzie w ruinach, nie mają dostępu do żadnej opieki medycznej. Jedyna organizacja, która próbuje w tej chwili coś robić, tworząc takie mobilne kliniki, to właśnie GRS, Jesuit Refugee Service, organizacja jezuitów, która skupia w sposób wolontariacki lekarzy różnych specjalizacji, którzy przechodzą na tamten teren, wynajęto, zaadaptowano taki budynek, który a propos wcześniej był budynkiem takim komando ISIS na tym rejonie, a pierwsze dwa piętra były w ogóle używane do sali tortur. Dzisiaj zamieniono to właśnie taką klinikę przechodnią, jak i również na salę, gdzie przechodzą ludzie i proszą o pomoc. I ta organizacja pomaga dzisiaj średnio w ciągu roku około 50 tysiącom ludziom, czyli poprzez prowadzenie badań i rozprowadzanie bezpłatne leków. Natomiast trudny jest dostęp do wyspecjalizowanej opieki, czyli jeżeli ktoś wymaga naprawdę jakichś interwencji chirurgicznych czy leczenia już takiego chirurgicznego, to jest bardzo skomplikowana kwestia. Rzeczywiście te szpitale, które są... To znaczy, jakąś taką osobę właśnie, nie wiem, wyciągnąć z tego miasta i gdzieś pojechać dalej? Czy to jest możliwe jeszcze, ale bardzo trudne? To jest bardzo trudne. Właśnie jest możliwe, jest bardzo trudne. Działa tam dosyć dobrze Czerwony Krzyż. Ten Czerwony Krzyż Medzeluny, jak to nazywają, Półksiężyca, właśnie to z kolei muzułmańskiej organizacji Czerwonego Krzyża. I oni specjalizują się właśnie w przewożeniu takich konwojów karetkami do szpitali czy do punktów medycznych, do Damaszku w szczególności. Ale jak wiemy, również te są teraz bardzo oblegane. Także rzeczywiście jest bardzo pilna potrzeba zorganizowania pomocy medycznej. Niekoniecznie tylko budowaniu szpitali. My rzeczywiście też jako Caritas Polska w tej chwili przymierzamy się do jednego projektu, do odbudowy jednego szpitala właśnie na granicy między centralnym a wschodnim Aleppo, ale z drugiej strony również też to potrzebujemy pomocy, żeby wzmocnić te organizacje jak GRS, które mogą docierać z opieką medyczną taką bezpośrednią do miejsc, w których do tych rumowisk, gdzie żyją ludzie. Polskie Radio 24. Północ, południe. Brakiem porozumienia zakończyło się ostatnie spotkanie ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła z rezydentami. Zdaniem ministra medycy nie chcieli rozmawiać o innych propozycjach niż pieniądze. W opinii lekarzy przedstawiciele rządu przyszli na spotkanie nieprzygotowani. O proteście rezydentów mówił w Polskim Radiu 24 dr Mariusz Gujski, redaktor naczelny służby zdrowia. Rozmawiał z nim Mateusz Maranowski. Zastanawiam się, czy kłaniać się nie powinien minister zdrowia lekarzom rezydentom. To jest pierwsze pytanie. I czy lekarze rezydenci nie powinni ukłonić się ministrowi zdrowia, że też w jakikolwiek sposób nie wychodzi naprzeciw jego oczekiwaniom? Czy tutaj jest sytuacja, bo nie można powiedzieć, że tutaj sytuacja jest zero-jedynkowa, że jedni mają absolutną rację, a jedni mają absolutnie kłamią? Cieszę się z tego wstępu pana redaktora. Oczywiście rzadko w życiu bywa tak, że jedna strona ma absolutną rację. W tym przypadku na pewno tak nie jest i na pewno racja jest rozłożona. Co do wzajemnych ukłonów, to jestem zwolennikiem wzajemnego szacunku i obdarzania się i szacunkiem i sympatią przez wszystkich. Wobec tego kłaniać się powinien na pewno i pan minister, który służy nie tylko pacjentom, ale również personelowi ochrony zdrowia, w tym młodym lekarzom, lekarzom doświadczonym, pielęgniarkom, położnym, ratownikom medycznym i przedstawicielom innych zawodów. I oczywiście w ramach szacunku kłaniać się powinni pracownicy zawodów medycznych i lekarze rezydenci również ministrowi. O ten ukłon jest
jest dość trudno, wtedy, no, kiedy pan zauważa ten szacunek między... Wtedy, kiedy skrytą. Dochodzi do konfuzji, choćby środowisk medycznych, no, ja sam doskonale pamiętam jeszcze, bo jako, że pamięć czasami może zwodzić człowieka, sięgnął do archiwalnych materiałów i istotnie znalazłem szereg wypowiedzi pana doktora Konstantego Radziwiła, który przekazał wolę arcybiskupa, żeby ksiądz nie brał udziału w promocji tej książki. Był oczywiście Zdrzeć książki, no to są rzeczy, tak, i względy, ale natomiast dostał urzędowy zakaz uczestniczenia w tej promocji, więc prawda, słuchając władzy kościelną, siedział wśród słuchaczy, nie brał czynnego udziału w promocji, dlatego że dostał zakaz. W dniu promocji w pałacu w Kurii Metropolitalnej, dawnym pałacu arcybiskupów lwowskich, doszło do incydentu spowodowanym przez grupę rozpolitykowanych emerytów o wyraźnie nacjonalistycznych nastrojach, która próbowała zaburzyć prezentację poprzez wykrzyki hańba, a też próby rzucania oszczerstw pod adresem jego ekscelencji księdza biskupa Mariana Buczka. Usiłowała ta grupa zaburzyć to wydarzenie i spowodować prowokacje, sprowokować uczestników. Oczywiście to się nie udało. Tym niemniej, prawda, pozostał głęboki niesmak i zdziwienie, dlaczego słowo błogosławionego tak wywołuje wielkie emocje. Niespotykane, proszę Państwa, mam doświadczenie pracy w różnych środowiskach naukowych kilkudziesięcioletnie, natomiast, prawda, z czymś takim, z jawną prowokacją w najgorszym stylu totalitarnym, no nie spotykałem się. Okazało się, że było to jedno z ogniw łańcucha represji i prowokacji, który zaczął się rozwijać wokół tematu książki Dwa Królestwa. Mianowicie następnego dnia po promocji książki biskup Iwano-Frankowski, metropolita Wołodymyr Witysyn, doktor, który uzyskał doktorat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wezwał księdza Ihora Pelechatego i oznajmił o degradacji go ze wszystkich stanowisk, które pełnił w archidiecezji. Czyli został odwołany z funkcji redaktora naczelnego pisma, a też dyrektora wydawnictwa diecezjalnego. Poza tym oznajmił, iż rozpoczęty został proces przed Trybunałem Kościelnym za wydanie tej książki. Jak powiedział, książka, która zaburzyła lat, wzbudziła negatywny rezonans wśród wiernych i duchowieństwa naszego Kościoła. Koniec cytatu. Czy książka, zdaniem następcy biskupa Chomyszyna błogosławionego, który obejmuje po nim stolicę stanisławowską, jest dziełem wywrotowym. Dzieło, które dało podstawę, żeby wszcząć bezprecedensowe akcje represji względem oficjalnego postulatora procesu beatyfikacyjnego księdza biskupa Chomyszyna. Proszę Państwa, po jakimś czasie ujawniły się też głosy ze środowisk naukowych. Między innymi głośnym echem odbiła się wypowiedź profesora Ihora Skoczylasa, prorektora Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, który nazwał książkę, która się ukazała w Lublinie, wielką mistyfikacją i manipulacją. Czy posądził wydawcą o fałszowanie dokumentu, naruszenie integralności dokumentu i o różne inne rzeczy nie były. Natomiast w sposób lekceważący, prawda, też zaczął wypowiadać się na temat biskupa Chomyszyna jako osobę niezrównoważoną, jako osobę, prawda, osoby dla wyjaśnienia poglądu, której potrzebny szerszy kontekst i tak dalej, i tak dalej. Czyli zostali obrzuceni obelgą naruszenia, fałszowania dokumentu,
nie mniej, nie więcej, tylko oficjalny postulator procesu beatyfikacyjnego biskupa Chobosiana i profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Podobny głos po jakimś czasie zabrała pani doktor Liliana Hentosz z innych środowisk naukowych Lwowa, która również w sposób niedwuznaczny dała znać, że dokument jest najprawdopodobniej sfałszowany, a jeżeli nie sfałszowany, to został na pewno pisany na zamówienie trzeciej siły, bądź też pod dyktando NKWD. Oczywiście pozbawiony jakiejkolwiek wartości etycznej, pozbawiony jakiejkolwiek wartości merytorycznej wypowiedzi, skandaliczny zresztą, prawda, a nawet zakrawający o naruszenie dóbr, nie zakrawający, tylko będący bezpośrednim naruszeniem dóbr osobistych, które by, prawda, w kraju cywilizowanym byłyby ścigane z mocy prawa. Oczywiście nie zawahałem się, by wytoczyć proces tutaj każdemu z